O huculskiej wsi Rafałowej opowiedział mieszkańcom Iwana Frankiska, dawnego Stanisławowa, dr Jan Skłodowski, historyk, pisarz i fotograf. Mój ojciec, który był na obozie harcerskim, zapamiętał Rafałową jako malowniczą huculską miejscowość. Jako młody człowiek chłonął piękno krajobrazu i etnosu i przekazał mi po wielu latach swoje spostrzeżenia i to było moje świadome już zainteresowanie. No a potem, kiedy powstała już wolna Ukraina, kiedy mogłem tu przyjeżdżać, to już jest ładnych kilkanaście lat, a może i więcej nawet, no to mogłem do Rafałowej pojechać, ale mogłem ją konfrontować również z materiałami historycznymi, które zbierałem na jej temat. Tego się uzbierało sporo, no i w efekcie aż się prosiło, żeby to jakiś swój kształt materialny przyjęło w postaci książki. Podczas spotkania została zaprezentowana książka Rafałowa Huculska wieś w Karpatach Wschodnich, która zawiera bogaty materiał archiwalny oraz współczesne fotografie. Wójt wsi Bystrycja, dawna Rafałowa, Hawiuk Hanna, zaznaczyła, że badania doktora Jana Skłodowskiego pomogły otworzyć nowe fakty w historii wsi. Niewiele wiedzieliśmy o historii wsi. Z pomocą Jana Skłodowskiego we wsi powstało muzeum, w którym są zdjęcia wykonane przed 1939 rokiem. Pokazują one nasze tradycje i naszą kulturę. Teraz to wszystko odnalazło się w prezentowanej książce. Rafałowa rozwinęła się w końcu XIX wieku jako leśna osada tartaczna i osada turystyczna. Mieszkali tam Rusini, Polacy, Żydzi i Austriacy. Wieś została świadkiem wielu wydarzeń historycznych, między innymi walk legionów polskich. W czasach II Rzeczypospolitej Rafałowa była popularnym ośrodkiem wypoczynkowym dla miłośników turystyki górskiej. Byłem w Rafałowie chyba jeden raz. I jak patrzyłem na film, na te zdjęcia, otworzyłem sobie tą pamięć, jak to tam było w tych czasach, to może jakieś 5 lat temu. I myślę sobie, że no warto jeszcze raz pojechać tam, zobaczyć to miejsce, zobaczyć te pamiątki, które na tych ziemiach i tych ludzi, którzy tworzą teraz historię. Spotkanie z doktorem Janem Skłodowskim odbyło się 4 kwietnia w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu Spotkanie z historią przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.